Jest 3 marca, godzina 5 rano, a wysłuchacie audycji Poranny Gniot dla widzów na kanale Szef Sztabu. Kto rano wstaje, temu mops nie daje. Wracam do Was po długiej przerwie, a jednym z głównych impulsów do powrotu było zhakowanie mojego kanału. Zostałem zrobiony tak samo jak wiele innych większych i bardziej rozpoznawalnych kanałów, od choćby oblicza XX wieku. Na skrzynkę innego kanału, którego jestem współtwórcą, przyszła oferta współpracy reklamowej i zostałem poproszony przez kolegę prowadzącego o wydanie opinii, czy proponowane warunki są korzystne, czy nie. No i gdy kliknąłem w PDF z treścią umowy, okazało się, że to był dobrze zakamuflowany wirus, świetnie udający tylko plik tekstowy. Byłem o tyle zaskoczony, że wcześniej skanowałem to wszystko Windows Defenderem i ten stwierdził, że jest w porządku i żadnego zagrożenia nie wykrył. A tymczasem okazało się, że niestety dałem się podejść. Kanał zmienił nazwę i logo na symbole jakiejś trzeciorzędnej kryptowaluty. Filmy z kanału zostały ukryte i rozpoczął się stream, na którym podobnież sam Elon Musk przekonywał Was do robienia wraz z nim, rzecz jasna, niezwykle rentownych inwestycji. Ciekawostką samą w sobie było to, że miałem poustawiane te wszystkie dwuetapowe logowania, hasło miałem długie jak nie wiem i używałem mnóstwa znaków specjalnych i oczywiście nic to nie dało. Haker, nie uzyskawszy autoryzacji z mojego telefonu ani z mojego maila, zmienił login, hasło, adres e-poczty oraz adresy te pomocnicze i jeszcze przypiął konto do swojego klucza USB, co czyni proces odzyskiwania po prostu kosmicznie trudnym. Na szczęście widzowie zaczęli zgłaszać ten stream dotyczący genialnych inwestycji w waluty przyszłości, za co Wam serdecznie dziękuję, bo dzięki temu bardzo szybko szef krakowskiej YouTuby nałożył po prostu takiego cenzobana ogólnego na kanał do czasu wyjaśnienia, co się tam dzieje, przez co hakerzy na przykład nie zdążyli wyczerpać limitu zmian nazwy kanału. Dzięki czemu nie musiałem jak inni po odzyskaniu konta przez miesiąc publikować postów i filmów jako RPX, Bitcoin Academy czy Tesla 2000. Kilka tygodni zajęło mi odzyskiwanie dostępów i jak to robiłem, myślałem sobie, że możliwe, iż kanał zostanie odzyskany, ale będzie totalnie wyczyszczony z filmów, karty społecznościowej i właściwie wszystkiego. No i tak troszkę dopadła mnie taka, z jednej strony przykro mi było, dlatego, bo sam będąc autorem, jednocześnie bardzo lubiłem niektóre filmy, niektóre odcinki i gdzieś tam czasem do nich chętnie wracałem. A z drugiej strony, też tak jakby przypomniało mi się, że całkiem fajnie się prowadziło kanał. Oczywiście to były zupełnie inne czasy i inne warunki, bo wtedy uniwersum faktycznie kwitło, miało swój taki moment, w którym dużo się działo i to wszystko po prostu wciągało samo z siebie, zupełnie inaczej niż teraz, prawda? Ale mimo wszystko stwierdziłem, że tyle jest tych jakichś tam pozytywnych wspomnień, że spróbuję, jeżeli uda mi się oczywiście konto odzyskać, to spróbuję chociaż raz na jakiś czas coś tam wstawić, coś tam nagrać, coś tam dograć, zgodnie z moimi możliwościami czasowymi, które przecież teraz są zdecydowanie mniejsze niż te 3 lata temu. Kiedy 3 lata temu, 28 lutego 2020, wrzucałem odcinek, w którym żegnałem się na jakiś czas, było to spowodowane z jednej strony wypaleniem się tematem uniwersum, który już za mocno przesiąkał moje życie i znajomości. Z drugiej strony już wtedy właściwie serial cienko dryfował, obfitując w chałtury, których po prostu nie dało się oglądać. To były czasy, kiedy Meksyk wrócił na stanowisko redaktora i tworzone przez niego materiały polegały głównie na opowiadaniu wymysłów Krzyśka o sielskim, wilkowyjskim, warmiańskim życiu, które w dodatku jeszcze mieszało mu się z okresem, kiedy był w Białymstoku i w zasadzie, że się tak wyrażę, nie spadało się to w nic normalnego.
No i te opowieści były oczywiście o tym, jak to pracował na roli oraz dorywczo pełnił wszystkie możliwe w jego oczach ważne funkcje w lokalnej społeczności, będąc księdzem, panem i plebanem, organistą z Dunem, szeryfem, ochroniarzem papieża, konspiratorem Solidarności i to wszystko w wieku poniżej 10 lat. Setne filmy o tym, jak wyrywał wszystkie rówieśnice, które były tak w nim zapatrzone, że od razu ciągnęły go, aby wziął z nimi ślub, ale on miał głowę na karku i oczywiście się nie zgadzał, więc tym nieszczęśnicom niestety nie pozostawało nic innego, jak tylko pozwolić ojcu Conona zbić się pasem po tyłku, byle tylko mogły dostąpić szansy wielkiej odwiedzenia w domu największego gigaczada Białego Stoku, jakim był brat Krzysia, Bogutek. Nikogo to nie obchodziło i nie dało się tego słuchać nawet dla beki, bo przeważało zażenowanie. Zresztą Meksyk, odchodzący od menelskiego życia, nie mający już pomysłów i problemów najstarszego nastolatka, nieskonfliktowany z policją, z Krzyśkiem, z majorem, a tylko nagrywający i potakujący Krzysiowi, nie miał też za bardzo czym nas zainteresować. Starał się prezentować jako nowa osoba, która wyciągnęła życiową lekcję z nadużywania alkoholu i pobytu w szpitalu i teraz jako ten ogarnięty, dojrzały, który przeszedł już pewną drogę, odpowiedzialny człowiek, będzie funkcjonował w uniwersum jako taki zdrowy głos rozsądku, nie wchodzący w spory z Krzyśkiem i majorem, których pewną ułomność, prawda, rozumie i pobłaża im z tego powodu, że są wkręcani przez widzów, nakręcani na niego i że oni, prawda, nie rozumieją tego, ale on rozumie, więc dlatego nie będzie im odpowiadał. Sama przemiana Meksyka, wzlot i ponowny upadek to temat na obszerny odcinek, więc jak na razie nie będę tutaj tego rozwijał. Większość ruchu generowały kanały okołoszkolne, które szybko wyrastały i znikały, nie pozostawiając po sobie materiałów dających możliwość omówienia na tle pozostałych wydarzeń w uniwersum. Do tego nasilały się walki frakcyjne, w których nie chciałem brać udziału, a w które mimo wszystko byłem na siłę wpychany. Miałem trochę taką sytuację jak obszar badawczy, że w pewnym momencie stwierdziłem, że to wszystko zapycha mi zbyt wiele czasu. Wchodzi na życie prywatne i nie ma sensu brać udziału w tym wszystkim, tak naprawdę w tej wojnie bulldogów pod dywanem, a z drugiej strony dużo dobrego zaczęło dziać się w moim życiu prywatnym i w życiu biznesowym. Dodatkowo też pojawiły się dla mnie jakieś nowe, ciekawsze perspektywy, ale żeby to wszystko po prostu spiąć, potrzebowałem znacznie więcej wolnego czasu i rezygnacja z nagrywania była wtedy najlepszą dostępną decyzją. Oczywiście słynny filmik z koroną sierniową na głowie, wstawiony przez myślną redakcję, przeważył szale decyzji. I nie dlatego, że ja poczułem się w nim jakoś obrażony czy dotknięty, jak sugerowano, nawet nie dlatego, że to bilet do choroszczy dla samego Conona, ale dlatego, że jeśli ekipa nagrywająca Krzyśka wstawia taki materiał do internetu, będąc świadoma, jakie to może mieć konsekwencje, to świadczyło to o tym, że podtrzymywanie oglądalności uniwersum od teraz będzie już totalnie po trupach, za wszelką cenę, bez zachowania jakichkolwiek hamulcy, co po prostu na moje oko zapowiadało zalew takich materiałów, którymi nie wiem, czy chciałbym się zajmować. Zastanawiałem się wtedy nad tym, czy nie zmienić na przykład po prostu tematyki kanału i nie zacząć nagrywać na przykład o tematach giełdowo-inwestycyjnych, ale stwierdziłem, że po pierwsze i tak nie mam czasu i że są lepsze perspektywy, a po drugie, że zasubskrybowaliście ten kanał, bo chcecie oglądać szkolną, a nie jakieś moje wymysły, więc zostawiłem po prostu kanał jako taki bez nagrywania dalszego, z zamysłem, że może kiedyś jeszcze coś związanego ze szkolną nagram, może właśnie jakieś warunki ze szkolną się polepszą. Jak będę miał więcej czasu, sam trochę się za tym stęsknię i jak się po prostu nazbiera jakiś nowy, ciekawy materiał, czy będzie coś, co warto będzie omówić, no to wtedy coś tam nakreślę. No i właśnie po tych ponad 3 latach przerwy wydaje się,
że mamy taką sytuację i podejmuję próbę powrotu do nagrywania na nowo. Na razie myślałem o jakimś ogólnym omówieniu lat przeszłych i później skonsolidowanym podsumowaniu uniwersum jako takiego, ale nie spodziewajcie się materiałów szczególnie szybko. Myślę, że jak nagram odcinek raz na miesiąc, to będzie naprawdę dobre osiągnięcie. Z kwestii organizacyjnych widzę, że pod częścią filmów po odzyskaniu kanału komentarze wciąż są niewidoczne. Próbuję to jeszcze załatwić z YouTube'ą. Na początku nie było ich pod żadnymi filmami, więc na szczęście ten proces postępuje i wydaje się, że niedługo się już domknie. Nie przedłużając, biorę się do pracy nad pierwszym nowym odcinkiem. Żegnam się z Państwem, do usłyszenia.